Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle. Dzisiaj po raz kolejny naszym gościem jest pan Marcin Karliński. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Miło mi, że tak pan mnie zaszczytnie tytułuje. No w końcu jest pan, jest pan prezesem stowarzyszenia. Od Michała Haniowa z mieczem, który okazuje się musi być ciągle naostrzony. Wszystkie afery ogarniać. Ciągle naostrzony to musi być ten miecz. Tak, tych afer jest coraz więcej. Ale macie specjalistę w stowarzyszeniu od ostrzenia miecza? Czy każdy to robi we własnym zakresie? No nie, no przydałby się ktoś tępy, no bo wiadomo, ostro się ostrzy na tępy, a takich brakuje, no, w naszym stowarzyszeniu. Dzisiaj nietypowy temat, a może typowy, ze względu na 9. rocznicę tragedii smoleńskiej. Na pewno była to tragedia, bo zginęło 96 osób. Dla niektórych był to zamach, dla innych była to katastrofa, dla innych jeszcze inne pojawiają się tutaj określenia na tą sytuację. Okazuje się, że pan prezes również interesuje się tym wydarzeniem, które na tym lotnisku Smoleńsk Północny, czyli Siewierny, tak? Wydarzyło się w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Przynajmniej tak, tak jest to, że tak powiem, opisywane. I gdzie spoczywa wrak tegoż samolotu. Wrak, który, przypomnijmy, 4 lata temu w czasie kampanii wyborczej PiS obiecywał, że za jego kadencji wrak zostanie sprowadzony do Polski, a sprawa wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej zostanie zamknięta. Kadencja 4-letnia się kończy, wraku w Polsce nie ma i prawdopodobnie nie będzie, a co do wyjaśnień, no to mi się wydaje, że więcej było dyskusji, więcej próby wyjaśnień w okresie rządów PO niż teraz w czasach PiS-u. Jak pan to w ogóle by ocenił? I pytanie dodatkowe, czy jest w ogóle jakikolwiek wątek łączący sprawę Smoleńska ze sprawą skoku Wołomin? Może od tego zacznijmy, no bo pan się kojarzy wszystkim właśnie ze skokiem Wołomin. Dlaczego tutaj w ogóle się tym zająłem? Mieszamy tak dwa, wydawałoby się, różne tematy. Odległe, tak. W sobie znanym celu. Najlepiej jest, jak nie wyjaśnimy jej w ogóle, jak będziemy tą sprawą żyć przez ileś lat, bo wtedy tym się zajmujemy, a w tym czasie ten obcy, nazwałbym to, element etniczny w Polsce nas okrada. Tak jak to ma miejsce przy okazji afery skok Wołomin. My się zajmujemy i zajmowaliśmy się tą sprawą. To nawiązuje do tego, dlatego że dziwnym trafem po roku 2010 te afery finansowe nabierają nagłego przyspieszenia. No właśnie. I tu przechodzimy do tego, tej kwestii, co łączy oba wydarzenia. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego wspomniałem o tym skoku Wołomin i o tych aferach finansowych? No mianowicie dlatego, że właśnie giną kluczowe postacie dla, powiedziałbym, bezpieczeństwa finansowego Polski. Szczególnie mam tu na myśli pana Sławomira Skrzypka i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmienia się całkowicie układ polityczny. Pełną władzę w przestrzeni powietrznej, naziemnej i wodnej przejmuje po tym 2010 roku opcja PO-owska, pan prezydent Komorowski. Ludzie, których pan Skrzypek był uprzejmy usunąć ze stanowisk w Narodowym Banku Polskim, wracają na te stanowiska, a nawet wyższe. I potem ci ludzie pojawiają się przy okazji afery skok Wołomin, przy okazji nadzoru nad systemem SKOK i przy okazji tego, co się wydarzyło, tej masowej wyprowadzki pieniędzy z systemu SKOK-a, SKOK Wołomin w szczególności. No, mamy tam następne jeszcze afery, getbacki, banki Czarnockiego i tak dalej. Mam na myśli szczególnie pana Jerzego Pruskiego, którego pan Sławomir Skrzypek usunął z funkcji wiceszefa Narodowego Banku Polskiego, i panią Annę Trzecińską. Oboje powrócili.
Ja z tymi ludźmi się stykałem przy okazji afery z Kogłowem. Rzeczywiście pan Jerzy Pruski, i to jest nawet na taśmach z panem Mateuszem Morawieckim i panem Jagiełło, oni o tym rozmawiają w 2013 roku, pan Jerzy Pruski naciska na jakieś rozwiązanie, bo już wtedy Skowromit wszedł pod nadzór KNF-u, jeszcze nie pod gwarancję BFG. Doskonale sobie zdaje sprawę z dziury finansowej, jaka się tam w Skowromit została wykopana, szczególnie po tym 2010 roku, w latach 2010-2014. I dąży do tego, i to już ja miałem osobisty kontakt z tym człowiekiem jako szefem BFG, dąży do tego, żeby za wszelką cenę doprowadzić do już po upadłości Skok Wołomin, do zamiecenia tego pod dywan, czyli do tak zwanej nietransparentnej sprzedaży bez wyceny rynkowej, do pozwolenia syndykowi na sprzedaż tego z wolnej ręki, domyślę tym, którzy są zainteresowani tym portfelem kredytowym. To jest dla mnie kardynalna strata pana Sławomira Skrzypka, z tego względu też, że on doskonale sobie zdawał sprawę, jakie są pułapki w polskim systemie bankowym, w systemie SKOK. Doskonale wiedział, że ten system wymaga doszczelnienia, bo inaczej skończy się to katastrofą. I ta katastrofa się stała. Ona się stała tym bardziej odczuwalna w skutkach i o przerażającej skali, że poprzedziła ją katastrofa smoleńska, która wyczyściła pole po prostu i pozwoliła temu, nazwałbym to, elementowi w nadzorze finansowym dokończyć dzieła. Doprowadzić do tego, żeby te straty były możliwie jak największe i żebyśmy winnych tej katastrofy finansowej nie poznali, bo taki był cel i zamysł tak zwanej upadłości bankowej na taką skalę przy 93% wyprowadzonych kredytów i bez możliwości wyceny, rozliczenia sprawców. Ktoś to robił przez wiele lat świadomie, planował i skorzystał z tego, że wydarzyła się ta katastrofa i poszedł już na grandę, na maksa, te 93% mówi chyba o czymś. No jest to bardzo przykre, ale jest to powiązane. Powiem tylko tyle, że pan Antoni Macierewicz wtedy, 4 lata temu, sam mnie wprowadzał w klimaty innej bajki, tam wtedy w swoim biurze na Chorzej, bo rozmawialiśmy przede wszystkim o aferze Skok-Wołomin, a potem o Smoleńsku, z racji tego, że akurat miałem pewną wiedzę na ten temat i chciałem w dobrej wierze mu to przekazać, żeby ta sprawa poszła innym biegiem. W zupełnie innych dniach, ale to jakby... Rozumiem, że i w tej kwestii nie mogliście się pogodzić. Wtedy ja miałem jeszcze zaufanie do pana Antoniego Macierewicza. Teraz już je całkowicie straciłem. Można powiedzieć, że i w przypadku jednej katastrofy, tej smoleńskiej, lotniczej, i tej finansowej, której rozmiar jest zmultiplikowany tą katastrofą lotniczą, pan Antoni Macierewicz wyprowadził pościg w pole, mówiąc w skrócie. Czyli i te tezy, które bombowe, które wypowiada w przypadku i dzisiaj je nawet publikuje w tygodniku pana Biereckiego w Polityce, są strzałem kulą płot i służą do przedłużenia tego stanu hibernacji i ubezwłasnowolnienia narodu polskiego. I te tezy, które lansował przy okazji już wtedy na Chorzej, tam wtedy w 2015 roku, w sprawie Skok Wołomin, czyli tej kardynalnej roli WSI, kapitana Polaszczyka i tego wszystkiego, że to się wszystko zaczęło w 2011 roku i wszystko się tak, to było przed nim zaplanowane, zrealizowane, czyli szukajcie WSI wiatru w polu, nikt ich nigdy nie złapie i nigdy nic nie zrobi. Prawda jest zupełnie inna. Takim karykaturalnym przykładem jest to, że po tych 4 latach okazało się, że pan Misiewicz również brał kredyty w Skok Wołomin, a jego koledzy tych kredytów nawet nie spłacili. Nie będę w tej chwili poruszał dalszych personalnych związków i to, do czyjej bramki brał pan Antoni Macierewicz, czy generalnie ludzie, którym zależało na tym, żeby zrobić taką zasłonę dymną, taką mgłę w przypadku tej katastrofy finansowej, jaką był Skok Stulecia.
katastrofy dla narodu polskiego, bo to nie mówię tego z przesłanek czysto personalnych, że ja tam coś straciłem, ale jak pan ma świadomość, straciliśmy wszyscy pieniądze i godność przede wszystkim. Ktoś takiego numeru jeszcze nie zrobił i pilnując tego numeru do końca, a ten koniec może się stać w tym tygodniu i może proponuję panu, żebyśmy jutro czy pojutrze pociągnęli ten wątek, to ja państwu wyjaśnię te związki personalne i to, co tak naprawdę jest bardzo ważne w tej kropce nad i w przypadku katastrofy tej finansowej skoku Wołomin, jakie tu rozgrywki są prowadzone i czemu miał służyć tak naprawdę ten przetarg, o którym rozmawialiśmy kilkukrotnie w trakcie tych 3 miesięcy od powzięcia wiedzy o tym, o co chodziło, jakie jest klucz tej sprawy i ochronę jakich interesów, jakich ludzi personalnie, jakich osób tutaj chodzi i jakimi metodami to się robi, zupełnie bizantyjskimi czy azjatyckimi. Nie robi tego element, już mówiąc tak wprost, etnicznie tutaj zakorzeniony, robi to element obcy. Powiem tylko tyle, że państwa zachęcić do słuchania naszych następnych wynurzeń na ten temat. Już za kilka dni. Już za kilka dni, bo warto, żebyście państwo się o tym dowiedzieli. Na koniec ja mam takie odczucie, nie wiem, czy pan też miał je, takiego gniewu, który we mnie wstąpił po tej katastrofie smoleńskiej. To było coś takiego, jest, to też utraci jednak elitę. Tak jak w aferze Skok Wołomin, tak. Ludzie tracili pieniądze i godność. Całego życia, tak. To w katastrofie smoleńskiej straciliśmy godność jako cały naród. Tak, jako cały naród, dlatego że i dajemy się prowadzić za nos cały czas tym ekipom, tym służbom, tym ludziom, którzy próbują nas wyprowadzić w pole i upodlić nas tą sprawą, bo ja myślę, że pan prezes Kaczyński został jednak upodlony tymi 96 rocznicami na każdej. Zapowiadał, że już jesteśmy bliżej prawdy i okazało się, że jesteśmy w ciemnym lesie. Ja też się czuję upodlony tym po prostu przez tych magików od Pieru i którzy udając patriotów nawiedzonych wyprowadzają nas w pole i jeszcze przy okazji ktoś traci życie, kto może mieć jakiś dowód w sprawie. To bardzo smutna dla mnie rocznica, ale wydaje mi się, że nie ma takiego zła, które nie można by przekuć na dobro i staramy się tu robić, wyjaśniając to od strony technicznej, bo to ważne, żeby wiedzieć, co się wydarzyło po prostu, żeby rodziny tych pilotów wiedziały przede wszystkim, co się stało, ale myślę, że każdy z nas, bo odzyskujemy jakąś godność, widzimy, kto nas w co próbował manewrować i może ten gniew, który z nas po raz drugi narasta w tym momencie, jak się dowiadujemy prawdy, spowoduje, że jednak zmieciemy ze sceny politycznej. Próbujemy się otrząsnąć z tego obcego elementu, który nas niewoli od wieków praktycznie. No właśnie. Taki popisowy element, który nas niewoli. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Marcin Karliński, a rozmawialiśmy o tym, co dla niektórych może być zaskoczeniem, że katastrofa smoleńska utorowała drogę katastrofie finansowej, czyli aferze Skok Wołomin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.